Siemanko, siemanero. Dzisiaj jest ten dzień, w którym zmieniamy nasze lokum i miasto. Przemieszczamy się do Malagi. Tak, składam szczoteczkę. O, że dzieliło ci się aktorstwo. Doszliśmy do Plaza de Armas, to jest taki, stąd mają odjeżdżać autobusy do Malagi. Jest to stacja w centrum i chyba Plaza de Armas to chyba w każdym mieście hiszpańskim, w Ameryce Południowej, w większym mieście jest coś takiego jak Plaza de Armas, czyli Plac Broni. Okazało się, że mamy bilet. Że nasz odjazd busu jest trochę później niż myśleliśmy. Taki bilet weekendowy, bo to chyba przez to, że jest przez weekend. Na weekend do Malagi to jest pewnie chyba droższy. I taki busik kosztuje 85 zł. Nie, 95 zł w jedną stronę do Malagi z Sewilli. Ale chyba w tygodniu są dużo tańsze te bilety. I tych autobusów jest dosyć mało. Dlatego mamy odjazd za 3 godziny. Idziemy się najebać winem z kartonu. Jako że tutaj jest bardzo gorąco w lecie przede wszystkim, to często są takie daszki, które osłaniają nasz kark. I teraz jest październik, to jest trochę zimniej. No zimny, nie? Dzień jest 30 stopni. O, tutaj widać rzekę. No, przez Sewillę przychodzi rzeka, w sumie to są dwa takie, jedne z główne koryto tej rzeki, a drugie to jest takie jak taki kanał tej rzeki obok i bliżej, i częściej do czynienia ma się z tym kanałem, bo on jest bliżej centrum, który kończy się gdzieś tam daleko, i przez ten kanał przychodzą takie mosty duże. Siedzimy w kolejny tapa barze. Tapas barze? Tapas czy tapa? Tapa barze, i to raczej to nie jest wymysł dla turystów, tylko tutaj dla tutejszych, i oni tu tak sobie żyją po prostu. Te tapa bary są na każdym kroku i w każdym miejscu, w różnych dziwnych miejscach w sumie są. No i jest tutaj, jest co jeść i pić. No, przylatując tutaj myśleliśmy, że tutaj dużo więcej wina się pije niż piwa, ale to jest na odwrót, bo dzień wszyscy piją piwo, a dopiero później widzę, że wkracza winko, i myślę, że to jednak więcej tego piwa tu się pije niż wina. Nie, miałem małą przygodę z policją, bo policja stwierdziła, że podejrzenie się zachowuje, bo z aparatem, bo ja tak czasami chodzę z aparatem i robię zdjęcia tak, żeby nikt nie widział, czajki. Stwierdzili, że to jest dla nich podejrzane i poprosili o paszport, chociaż no, nie musiałem go mieć, bo jesteśmy z Unii, więc wystarczy pewnie dowód, ale chyba gość myślał, że nie jestem z Polski. Ale kiedy się o tym dowiedział, to po prostu spisał mnie po prostu z tego paszportu i mówił, że dziwnie wyglądam, chodząc z tym aparatem i robiąc zdjęcia z przyczajki. Bus za mną, on już jestem
po piwie i po winie, także język mi się plącze. Bus za mną nas czeka i ahoj przygodo, nalaga.